jego myśli, uczucia i zamiary. Wróżba z kart Lenormanda. Witam serdecznie, kochani widzowie, na dzisiejszym czytaniu z kart. Witam oczywiście najmocniej moich stałych subskrybentów, których pozdrawiam codziennie tutaj na kanale i cieszę się również, jeśli są nowi widzowie. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne moje wróżby na rozmaite tematy. Zasubskrybujcie koniecznie mój kanał. Również proszę o komentarze, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Piszcie mi, jakie tematy chcecie do wróżenia. Pamiętajcie, że jeśli piszecie temat wróżby, to piszecie go dla czytania kolektywnego, czyli grupowego, dla wszystkich tutaj zgromadzonych na kanale, a nie na czytanie indywidualne. A propos, na czytania indywidualne oczywiście zapraszam każdego indywidualnie i z osobna. Napiszcie mi na e-mail, mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi, jakie wróżby indywidualne chcielibyście. Robię lustro na zamówienie, prognozę związku, pytania do kart. Także czytania indywidualne są już osobiste, opierające się na Waszych datach urodzenia, zdjęciach, prywatnych, osobistych problemach. Zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz, kochani, najkochańsi moi widzowie, zaczynamy. Jego myśli. Pomyślcie sobie teraz, kochane osoby pytające o Waszej osobie ukochanej. Niezależnie, czy jest to on, czy ona, płeć tutaj nie gra żadnej roli. Też kombinacje płciowe jakby nie grają tu absolutnie roli. Karty to są energie, tak? Więc jeśli myślicie o niej lub o nim, czyli o osobie ukochanej ogólnie, myślicie o tej osobie teraz, wizualizujcie ją. I zadajmy pytanie, co ta osoba ukochana o Was myśli? Co osoba ukochana 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 czuje? Co osoba ukochana czuje? Co osoba ukochana czuje? Co osoba ukochana zamierza? Co osoba ukochana zamierza? Co osoba ukochana zamierza? Co osoba ukochana zamierza? Dobrze, dziękuję. I jeszcze weźmiemy jedną kartę tarota jako radę i wskazówkę. Proszę o wskazówkę dla tej relacji. 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 Dobrze, kochani, zaczynamy czytanie. Pierwszy ukazuje nam się temat tego czytania. Na spodzie, czyli w przełożeniu kart Lenormanda. Tutaj widzimy niezdecydowanie dwie drogi, które otwierają się tutaj przed osobą Waszą ukochaną. I ta osoba stoi na bezdrożu i nie wie, co zrobić, co wybrać, kogo wybrać, jaką opcję wybrać, prawda? W którą stronę pójść, czy w prawo, czy w lewo. Jak dalej
potoczy się ta sytuacja. Jest tutaj wielka niewiadoma, wielkie niezdecydowanie. Karta ta oczywiście może też mówić, że osoba wasza ukochana jest jakby tutaj no jakby w dwóch różnych, nie powiem związkach, ale rozdwojona tutaj, tak? I być może działa na dwa fronty. Lub musi się zdecydować pomiędzy dwoma osobami i nie umie. Stoi na środku drogi, na środku tych dwóch dróg właściwie i nie umie podjąć na razie decyzji, zastanawia się. Dobrze, zobaczmy teraz, kochani, co osoba ukochana myśli. O, tak, wyszły już sprawy związku, więc osoba myśli tutaj, że potrzebne są jakieś niezbędne są i ważne są dla was rozmowy. Rozmowy są owszem troszeczkę nerwowe, troszeczkę być może mogą być chaotyczne, mogą prowadzić ewentualnie do sporów, także uwaga. I chodzi tutaj o szczęście w związku, w relacji, tak? To szczęście jest tutaj trochę krótkotrwałe, za krótkie. Powinno to szczęście być na pewno stabilniejsze. Natomiast to, co tu widzę, to szczęście jest jakieś między wami krótkotrwałe. Być może są jakieś problemy, które trzeba omówić lub jakieś niejasności właśnie. Chodzi na pewno tutaj o wasz związek, waszą relację, o chęć bycia razem. I ta relacja właśnie, czy niezależnie jaka to jest relacja, tak? Czy poważny stały związek, czy małżeństwo, czy afera, czy romans, po prostu, czy przyjaźń plus, jest to jakaś relacja, jakiś rodzaj relacji na pewno między tutaj poszczególnymi subskrybentami, słuchaczami są różne historie miłosne. Natomiast ta osoba na pewno myśli o relacji i być może nawet o sformalizowaniu, zlegalizowaniu tego związku. To krąży jej tutaj w głowie lub po prostu, przepraszam, jak mi się niemieckie słowa wmieszają, przepraszam bardzo. Chodzi tutaj o szczęście w tej relacji, czyli temat tej rozmowy dotyczy szczęścia w relacji. Zobaczmy dalej, co ta osoba czuje. Tutaj mamy osobę ukochaną, niezależnie jaka to płeć. Ta osoba patrzy się tutaj na to, by sprawnie, jasne, zawikłane, ciężkie problemy, by sprawy nieklarowne między wami i problematyczne, obciążające was, wyjaśniły się niedługo i by po prostu tutaj nastąpiło słońce, znów dobra jakaś pasa, tak? Chodzi tutaj o to, by te sprawy trudne dla was, was obciążające, tak jak już powiedziałam, rozwiązały się tutaj w dobrym kierunku. I ta osoba ukochana wasza patrzy się w tym kierunku, czyli w tym kierunku jakby wyjaśnienia tych ciężkich, nieklarownych dla was spraw, tak? Ta osoba myśli o tym, być może jak wyjaśnić te sprawy. Ta osoba chce, by wszystkie wasze problemy, nieklarowności potoczyły się tutaj pozytywnie, wyklarowały się dobrze. Także tutaj potrzebuje ta osoba, ten uczuciowy jakby zamęt, który tutaj pokazuje ta karta. Uczuciowy galimatias, uczuciowo jakby balast, tak uczuciowe zamieszanie u was, które jest w tej chwili, jakieś, nie wiem, problemy, dylematy. Ta osoba chce to wszystko pozytywnie rozwiązać i wyjaśnić. Zobaczymy, jakie są tutaj zamiary. Zamiary. Zamiary waszej osoby ukochanej. Piękne zamiary. Zamiary są takie, że ta osoba was obserwuje, patrzy, zagląda, czyta, być może patrzy na netzwerkach, na waszych, nie wiem, na wasze posty, tak? Na wasze zdjęcia, na wasze, co postujecie, co macie na jakichś tam socjalnych mediach, tak? Patrzy, zagląda, analizuje, myśli, przemyśliwuje, tutaj analizuje, tak? I obserwuje was i chciałaby zgody, balansu, harmonii,
w tej relacji, ponieważ macie bardzo silną chemię, przyciąganie, macie dużą seksualność, macie na pewno obopólną atrakcyjność dla siebie, czyli jesteście dla siebie bardzo atrakcyjni i macie no, niesamowitą chemię, tak? Bardzo silną chemię. I ta osoba patrzy, analizuje, myśli, jak tutaj w tej relacji można przywrócić lub, nie wiem, zainicjować z powrotem właśnie, czy zbudować stabilny związek, stabilność. Ta osoba czuje taki, być może nawet namiętność, pociąg seksualny, atrakcyjność, taką chemię silną, że chciałaby rzeczywiście tu zarzucić kotwicę i zostać na dłużej, tak? Czyli z Tobą w związku chciałaby zbudować coś rzeczywiście na dłużej stabilnego. Takie są zamiary tej osoby, niemniej jednak przypominam, że tutaj jest karta dopiero ta w temacie niezdecydowanie Waszej osoby ukochanej, że ta osoba musi podjąć najpierw decyzję, by tutaj działać, by tu się pogodzić, by tu rozmawiać, by zbudować szczęśliwy związek, wyjaśnić wszystkie te nieklarowności, by po prostu tutaj znowu nadeszły szczęśliwe dla Was momenty oparte na ogromnej chemii, przyciąganiu. Ta osoba obserwuje, myśli, analizuje, jak tutaj te sprawy dobrze potoczyć, by doszło znowu do jakiejś relacji między Wami lub dobrej relacji, stabilnej relacji. Stabilność, czyli te rozmowy, które macie tutaj przeprowadzić, mają potoczyć właśnie sprawy w dobrym kierunku, czyli w tym prawidłowym kierunku, by rozwiązać wszystkie te tutaj ciężkie między Wami niesnaski i by konsekwencją tego był stabilny związek, stabilna relacja, stabilna jakaś być może nawet sformalizowana relacja, tak? Czyli te rozmowy tutaj, które pokazały się w głowie jako pierwsze na poziomie mentalnym, są bardzo silną kartą. Rozmowy, wyjaśnienia, obserwacja, co da się zrobić, jak należy po prostu tutaj te kroki dalej poukładać. No i przede wszystkim zdecydować się tutaj na jakąś opcję lub na działanie. Zobaczmy teraz wskazówkę kart Tarota. Kochani, karta Tarota mówi o kapłance. Kapłanka, czyli też zwana ta karta jest papieżycą. Kapłanka jest to osoba, dla której intelekt i intuicja są najwyższymi wartościami. Również ważna jest dla tej osoby relacja. Relacja jest czymś wartościowym, tak? Wartością, priorytetem. Ta osoba kapłanki ma głębie duszy, głębokie uczucia, potrafi rozwinąć głębokie uczucia. Więc Waszą radą, ponieważ jest to karta rady Tarota, to będzie, że macie się kierować swoją intuicją przede wszystkim, swoim rozumem, czyli rozum plus intuicja. Tutaj proszę słuchać właśnie tych dwóch aspektów, rozumu i intuicji, co Wam podpowiadają, jakie rozwiązania są tutaj dobre. I chodzi tu również w tej relacji o jakieś głębsze uczucia, które są bardzo ważne. I tyle właśnie na dzisiaj. To było czytanie z kart Lenormanda i Tarota, co Twoja osoba ukochana myśli, czuje i zamierza. Dziękuję serdecznie. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, w jakim stopniu, czy jak rezonuje ta wróżba z Waszą sytuacją. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.